Baczność! Spocznij! Z tej strony towarzysz Moskit, a to jest Tanioszka, czyli zestawienie najlepszych promocji w cyfrowych dystrybucjach w ten weekend. Dzisiaj zaczniemy od Originu, który uwielbia karnawał. Oznacza to nie mniej, nie więcej jak to, że wiele pozycji na Originie zostało przecenionych. Oczywiście ukochana przez wszystkich seria The Sims także została przeceniona, ale nią się nie zajmiemy. Zajmiemy się na przykład Battlefieldem II, Medal of Honor, Mirror's Edge, Mass Effect, NHL, Tiger Woods PGA Tour. To akurat może mało kogo zainteresuje, ale tak samo Burnout Paradise jest przeceniony, który jest naprawdę świetną grą. Druga część Shiftu, Command Conquer 3 oraz dodatek oraz FIFA 9 i FIFA 10. Jeżeli ostrzyjecie sobie ząbki na jakieś starsze gry od Electronic Arts, które są dostępne na Originie, oto to jest jedna z lepszych okazji, aby się właśnie w nie zaopatrzyć. Z kolei na Steamie mamy w promocji dwie gry, znaczy głównie dwie gry. W ten weekend możemy za darmo pograć sobie w tryb multiplayer w Modern Warfare 3 oraz kupić grę o 33% taniej. No czyli to nie jest jakaś super promocja, szczególnie jeżeli ktoś nie preferuje zbytnio tasiemców od Activision. Drugą grą, na którą promocja się niestety już wkrótce skończy, no musicie mi wybaczyć, ale nie do końca jest łatwo załapać wszystkie te promocje i mieć czas, żeby nagrać materiał, więc mam nadzieję, że to szybko będziecie mogli obejrzeć i szybko będziecie mogli zreflektować się na te promocje. A promocja dotyczy gry Wolfenstein, czyli tego nowego Wolfensteina, nie tego starego. Ten nowy nie zebrał jakoś mega pochlebnych opinii, ale nie był złą grą, to musimy otwarcie przyznać, tylko nie dorównywał jego konkurentom, którzy wtedy byli na rynku. Z kolei na Gamer's Gate mamy w promocji The First Templar za 7,50 euro, jednak ciężko mi tą grę wam polecić, z tego względu, że nie zebrała ona zbyt pozytywnych opinii na całym świecie. Powiedzmy, że jest coś w rodzaju slashera, czy innej takiej bijatyki z widokiem trzeciej osoby, w której wcielamy się właśnie w tytułowego krzyżowca. I co tu dużo powiedzieć, no gra, ciężko na pewno ją polecić i musicie sobie sami sprawdzić, oblukać, czy taki typ gry, czy tego typu jakoś wam odpowiada. Na Gamer's Gate jeszcze przy okazji trwa promocja na całą serię Neverwinter Nights, czyli tak naprawdę są to jedne z najlepszych RPGów, jakie w ogóle wyszły w historii elektronicznej rozrywki. Jeżeli nie graliście w żadną część Neverwinter Nights, no to jest bardzo, bardzo dobry moment, aby nadrobić swoje zaległości w kwestii tej świetnej gry fabularnej. Praktycznie na samiuśki koniec zostawiłem wam nasz polski rodzimy serwis Move.pl, który posiada naprawdę świetną promocję na wszystkie gry z serii Assassin's Creed. Na przykład pierwszą część Assassin's Creed możemy dostać za niecałe 18 zł. To może nie jest super deal, ale na pewno jest wart uwagi. Z kolei drugą część Assassin's Creed, w której wcieliliśmy się po raz pierwszy w Ezio Auditore da Firenze, możemy dostać za niecałe 28 zł. No to już jest naprawdę oferta warta uwagi. Brotherhooda możemy dostać za niecałe 38 zł. Z kolei Revelations jest warte według Move.pl w promocji 80 zł. Te dwie ostatnie pozycje może już nie są w jakiejś zawrotnej promocji, ale także być może będziecie chętni, aby zaopatrzyć się w Assassin's Creed, który jest naprawdę świetną serią. I na sam koniec zostawiłem taki malutki rodzynek, czyli najnowszą akcję z rodziny Humble Bundle, w której m.in. ludzie odpowiedzialni za Minecrafta, czyli studio Mojang, zorganizowało właśnie wspólnie z ekipą Humble Bundle takie coś, że tworzą tam ileś tam, już pamiętam teraz ile, chyba w 2 lub 3 dni, tworzą grę, o której gatunku i rodzaju decydują właśnie gracze i te osoby, które wesprą ich swoimi pieniędzmi. Nie wiadomo na razie, co z tego wyjdzie, to się jeszcze okaże. Akcja zostanie zakończona w ten weekend i cóż, być może będzie to nawet fajna gra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zresztą możemy też sobie podejrzeć, jak tutaj prace przebiegają, więc wszyscy kontrybutorzy na pewno będą trzymali rękę na pulsie i będą widzieli, co tak naprawdę tutaj się dzieje. I cóż, to była Tanioszka, to był Moskit. Trzymajcie cieplutko, pa pa. Życzę wam naprawdę miłego weekendu.